Tych młodych ludzi, z którymi się stykamy, których oglądamy, wyrosła z owego ludu. Wydaje się, że jakoś oni inaczej doszli do tego, co mają. Jakoś inną drogą, że tak powiem, do tego trafili. No i wreszcie sięgnijmy po rynek wydawniczy, prawda? No, mamy książkę, książek jest przecież wiele. Spójrzmy, ja chciałem dać przykład dwóch tylko autorów. Obaj ci autorzy to są autorzy na bardzo, no, można powiedzieć, bardzo wysokiej klasy. Obaj są członkami rzeczywistymi Royal Society, no więc jakby powiedzieć elita, prawda, naukowa, no a przy tym zajmują się upowszechnianiem nauki. Pierwsza z tych postać to jest John Barrow. John Barrow, no zresztą nawet laureat nagrody, przepraszam, to nie wiem, czy to jest nagroda, no ale w każdym bądź razie laureat, to chyba jest nagroda Templetona, prawda, no więc postać znana, zresztą autor książki, która kilkanaście lat temu została w Polsce wydana i która jest bardzo dobrą i bardzo mądrą książką, którą każdemu mogę polecić, nazywa się Pi razy drzwi, prawda, co tytuł brzmi ludycznie, ale jest to mądra książka i zachęca do myślenia. Otóż w zeszłym roku Wydawnictwo Literackie w Krakowie wydaje książkę Johna Barrowa, widać napisał taką, prawda, która się nazywa 100 rzeczy, o których nie wiedziałeś, że nie wiesz. Ona się tak nazywa naprawdę. Wydawnictwo Literackie doszło do wniosku, że to jest za mało tabloidowe i po polsku ta książka nazywa się Jak wygrać na loterii, chociaż o loterii w środku nie ma. Co jest w środku? W środku są maksimum trzystronicowe tego formatu, prawda? Teksty, 100 ich jest rzeczywiście, no bo dlaczego? No bo właśnie chodziłoby o to, żeby no, nie zmęczyć kogoś, żeby mógł przeczytać i jeszcze nie daj Boże próbował zrozumieć. To są rzeczy zupełnie drobne, ale to samo wydawnictwo w tym samym ubiegłym roku wydaje książkę Iana Stewarta. A Ian Stewart to jest człowiek, który niezależnie od swojej kariery naukowej wiele zrobił dla popularyzacji nauki, prawda? W szczególności jest to autor czasopisma, które już co prawda dawno nie istnieje, ale w czasach mojej młodości to było wielce rozchwytywane, mianowicie Manifold, prawda? A obecnie ciągle jeszcze kontynuuje po Gardnerze dział matematyki w Scientific American. Zresztą autor przepięknej książki Listy do młodego matematyka, którą bardzo znowu można polecić. Jest to książka głęboka i mądra. No i co? I wychodzi książka, która się nazywa Gabinet Zagadek Matematycznych. Chyba Gabinet Matematycznych Zagadek, tak to w takiej kolejności jest powiedziane. I co tam jest? A no to co w książce Barrowa, takie kawałeczki, przepraszam, duperele, które tam są zawarte. Mało tego, w tym roku już zdążyła się ukazać książka Iana Stewarta, wydana przez Pruszyńskiego, w której to książce, co znowu mamy? No mamy to samo, teraz jest jak pokroić tort. No i taka pokrojona, że tak powiem, książka jest. W świetle tego wszystkiego widać, że jeśli chodzi o rynek wydawniczy, to znowu no, kartezjańska rozprawa o metodzie sromotnie przegrywa z huizingowskim homo ludens. Nie ma rady. I dlatego jest rzeczą niezmiernie godną szacunku i uwagi, godną podziwu, że Paweł podjął trud napisania książki, która idzie dokładnie pod prąd tym triumfującym dziś tendencjom. Książki, która proponuje myślenie. I należy mieć wielkie uznanie dla no, dojrzałości wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, że taką książkę zdecydowały się wydać. Pan redaktor tutaj mówi, że książka odniosła sukces, ale kiedy ją wydawał, to tego nie wiedział. Prawda? A mógł zobaczyć dookoła, prawda, tłum kłębiących się takich, właśnie teraz taka fajna książka jest jeszcze w sprzedaży, na przykład Jak nauczyć psa fizyki. No słowem naprawdę idzie, że tak powiem, w tym kierunku. Proszę Państwa, dulce et decorum est nie dać się kupić na prymitywną modę. I dlatego jestem Pawłowi niezmiernie wdzięczny, że kupicie nie dał. Ale wydaje się, że moje wymądrzanie się na ten temat to jest małe piwo. Paweł teraz pokaże kawałek tego, co jest, właśnie niekoniecznie tego, co jest w książce. Tego, co w tej książce mogłoby być, krótko mówiąc, próba smaku. Marku, bardzo Ci dziękuję po pierwsze, bo Państwo nie powinni go słuchać zbyt uważnie, bo on mówi tak, jakby to wszystko było zgodnie z planem i jakoś przemyślane, zaplanowane, takie niezwykle świadome, a to tak po prostu wyszło. No człowiek czasem coś robi, coś zaczął robić, nie pomyślał za dużo, ile to potem kosztuje cudzego i własnego czasu i wysiłku, i to wyszło jak wyszło. No. Po prostu czasem wychodzi tak jak wychodzi, dlatego że się inaczej nie umie, a tak się umie. No. Ja mam poczucie, że to właśnie raczej tak było. Ale rzeczywiście chciałem Państwu powiedzieć o kawałku jednego z rozdziałów tej książki. Nie będę bardzo długo mówił, wolę, żeby Państwo o coś popytali, jeśli Państwo chcą. Mianowicie chciałem powiedzieć o jednej z największych otwartych zagadek w matematyce, o hipotezie Riemanna. Spróbować powiedzieć o tym, co to jest, dlaczego matematyków to nurtuje i na tym przykładzie spróbować powiedzieć też, jak bardzo matematyka, widzenie świata różni się od widzenia świata w wielu innych naukach. Hipoteza Riemanna wiąże się z pytaniem o to, ile jest liczb pierwszych i jak są ułożone wśród innych liczb naturalnych. Więc od ponad 2000 lat wiadomo, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele i argument, dlaczego ich jest nieskończenie wiele, jest bardzo prosty i każdy go kiedyś słyszał. Gdyby ich było tylko skończenie wiele i wszystkie były, powiedzmy, mniejsze od 100, to by się wymnożyło wszystkie liczby od 1 do 100 i dodało do tego 1 i ta liczba po dodaniu 1 nie miałaby żadnego dzielnika pierwszego, a sama nie mogłaby być pierwsza, bo byłaby większa od wszystkich liczb pierwszych. To byłaby sprzeczność. Ten dowód, który pochodzi z elementów Euklidesa, wspomnianych tu przez Marka, nie mówi, jaki ten rozkład liczb pierwszych jest wśród innych liczb naturalnych. A on jest dosyć kapryśny. No, co jakiś czas się zdarza bardzo blisko siebie para liczb pierwszych bliźniaczych. Nie wiemy do dziś, czy tych liczb jest skończenie wiele, czy nieskończenie wiele. Ale są też bardzo długie luki, bardzo długie takie segmenty w zbiorze liczb naturalnych, gdzie żadnej liczby pierwszej nie ma. One mogą być dowolnie długie. Hipoteza Riemanna to jest wyraz przeświadczeń naszych, że ten rozkład liczb pierwszych jest w jakimś sensie losowy. Ja postaram się wytłumaczyć, co to znaczy, że on jest losowy, czy tam bliski losowemu, ale że mimo to, że on jest dość bliski losowemu, to można go wiernie, na tyle wiernie, na ile my potrafimy różne losowe zjawiska opisać. To jest obrazek, na którym postanowiłem, że Państwu pokażę Riemanna w wieku lat, no strasznie młody wtedy, bo miał 37 lat zaledwie na tym zdjęciu, na tej litografii. To jest człowiek, który napisał tylko 13 prac matematycznych w życiu. To dzisiaj w paru miejscach być może by się zastanawiali, czy to wystarczy na te habilitacje, czy nie. I to jest człowiek, bez którego matematyka nie byłaby dziś zupełnie tam, gdzie jest, tylko byłaby w jakimś innym miejscu. I wydaje się, że on pod wieloma względami swoją epokę bardzo wyprzedzał, a hipoteza Riemanna jest najsłynniejszym problemem, który po nim został. Hilbert podobno kiedyś, jak go spytano, gdyby mógł się dać zamrozić, czy tam uśpić na 500 lat, a potem obudzić, to o co by chciał zapytać, jakby go obudzono, co się takiego stało na świecie lub nie stało. Ja mówię, to oczywiste, chciałbym wiedzieć, czy hipotezę Riemanna ktoś udowodnił wreszcie, czy nie. Więc co to jest hipoteza Riemanna? To ja najpierw Państwu powiem to w sposób całkowicie niezrozumiały, tak jak matematyk mówi zazwyczaj. Więc jest funkcja zeta Riemanna, która tu u góry wzorem jest wypisana jako suma szeregu, 1 nad n do s dla liczb s większych od 1. To studenci na pierwszym roku są wyganiani z egzaminu, jak nie wiedzą, że taki szereg jest zbieżny dla s większych od 1. A jak student jest na drugim roku, no to w zasadzie w jego zasięgu leżą metody, którymi można pokazać, że jest tylko jedna funkcja, już dla liczb zespolonych określona z, która jest tym wzorem dana, jeśli ta liczba zespolona jest rzeczywista i większa od 1. Jest określona dla wszystkich liczb różnych od 1 zespolonych i ma zespoloną pochodność. Wszędzie tam jest określona, czyli wszędzie oprócz 1. No i hipoteza Riemanna to się daje wypisać w dwóch linijkach. Ona brzmi tak. Jeśli z od z jest równa 0 i część rzeczywista tej liczby z jest większa od 0, to ta liczba z to jest 1/2 plus i t dla pewnego rzeczywistego t. Czyli część rzeczywistą ma 1/2. Gdzie tu są liczby pierwsze, jest pytanie. Dlaczego w ogóle ktokolwiek jakąś taką techniczną, wysoką hipotezę o zerach jakiejś funkcji zmiennej zespolonej miałby uważać za poważny i za poważny problem, to być może tak, bo może to jest trudne z jakichś technicznych i niepojętych powodów, ale dlaczego to jest ciekawy problem? To zupełnie nie jest jasne, jak ktoś o tym słyszy w ten sposób. No więc chcę teraz powiedzieć o dwóch rzeczach, krótko. Po pierwsze, Leonhard Euler, widać, funkcja zeta nie była własnością Riemanna, tylko na wiele lat przed urodzeniem Riemanna Euler coś tam o niej wiedział. Wiedział między innymi, że 1 nad zeta od S to jest taki nieskończony iloczyn jednakowych czynników i każdy z tych czynników to jest 1 minus 1 przez S ta potęga liczby pierwszych. Tu kilka liczb pierwszych początkowych napisałem. No i tyle. Coś takiego Euler wiedział, wiele więcej o funkcji zeta nie wiedział. Umiał znajdować jej wartości w liczbach naturalnych, parzystych. Znajdowanie wartości funkcji zeta w liczbach naturalnych, nieparzystych to jest bardzo poważny problem. W szczególności ludzie się spodziewają, że wszystkie te wartości są liczbami niewymiernymi, ale tego też nie wiedzą. Na początku XIX wieku Gauss, i to spróbuję wyjaśnić nawet głębiej, pokazując dane, jakimi Gauss z pewnością dysponował. Wysunął sugestię, że pi od n, czyli liczba liczb pierwszych mniejszych od n, to jest mniej więcej logarytm całkowy n. Gdzie ten logarytm całkowy n to dla naszych potrzeb niech będzie ta cała od 2 do n z odwrotności logarytmu. Jak ktoś nigdy nie widział znaku całki, to może równie dobrze uważać, że przybliżeniem liczb pierwszych między 2 i n jest suma odwrotności takich logarytmów. Dlaczego Gauss tak uważa? Bo to jest, jak ktoś nie jest matematykiem, nigdy nic o tym nie słyszał, to dlaczegoż tych liczb pierwszych ma być tyle w przedziale od 1 do n, czy tam 2 do n, co suma logarytmów? No więc to jest takie spojrzenie eksperymentatora na świat. Gauss, tak wieś niesie, znał wszystkie liczby pierwsze mniejsze od 3 milionów. Gdzieś tam. Tak, w jego zapiskach jest taka informacja, że co jakiś czas dla ciekawości, dla zabicia czasu, dla rozrywki wypisywałem sobie trochę kolejnych liczb pierwszych i on dokładnie znał liczby pierwsze od 2 do 3 milionów. Wszystkich. Więc to jest coś, co mógł wiedzieć. Co w tej tabelce widać, ja Państwu powiem. W pierwszej kolumnie jest liczba n, ja tu co 100 tysięcy wypisywałem jakąś liczbę, 200 tysięcy, 300 tysięcy, 400 tysięcy i tak dalej. W drugiej kolumnie obok tego, te takie nierówne liczby, to jest wartość funkcji pi od n, czyli ta liczba w drugiej kolumnie mówi, ile od 1 do tej liczby w pierwszej kolumnie jest liczb pierwszych. Na przykład od 1 do 200 tysięcy jest 17 984 liczby pierwsze. Szanowni zwiedzający, informujemy, że Centrum Nauki Kopernik czynne będzie jeszcze przez 15 minut. Zostajemy. Od 1 do miliona jest 78 tysięcy. Dear visitors, the Copernicus Science Center is open for another 15 minutes. No właśnie, więc no widać, że to jakoś sobie ta liczba liczb pierwszych od 1 do n rośnie w sposób niezbyt regularny, jakiś na oko przypadkowy, jak się to zaczyna na wykresie oglądać, ale w następnym, co widać w następnych dwóch kolumnach? W drugiej kolumnie, w trzeciej kolumnie widać coś, co każdy badający takie zjawisko, tak jak przyrodnik, tak jak uczony doświadczalny, by sobie wypisał, gdzie jest stosunek tych dwóch liczb. Jest pokazane, jaką frakcją wszystkich liczb są liczby pierwsze. Tu jest odwrotnie, to jest m podzielone przez pi od n. A w czwartej kolumnie, to jak matematyk widzi, że coś mniej więcej tak rośnie, jest matematykiem i jakoś tam wyczuwa liczby troszkę, to widzi, że to rośnie mniej więcej tak jak logarytm. I w związku z tym w czwartej kolumnie jest napisany logarytm naturalny. No i widać, że te liczby w trzeciej kolumnie i w czwartej kolumnie no wyraźnie się różnią, prawda? Tu Państwo widzą na dole, tu jest 13 z groszami, tu 14 z groszami, wcześniej to się też różni. Ale w piątej kolumnie te liczby bardzo bliskie zera, co one pokazują? W piątej kolumnie ja wypisałem to, o ile różni się tempo przyrostu trzeciej kolumny od tempa przyrostu czwartej kolumny. Jakbyśmy wzięli kolejny przyrost w trzeciej kolumnie i kolejny przyrost w czwartej kolumnie i odjęli, to te kolumny obie rosną z grubsza w takim samym tempie. Czasem jedna szybciej, czasem druga szybciej, ale to jest w ogóle... Ja to wypisałem tyle, ile Gauss. No tam mam dalej przygotowane. Do 3 milionów dalej nie. O. No to... No więc, co Gauss w związku z tym powiedział? Gauss powiedział tak. No dobrze, to skoro między jedynką a n jest mniej więcej n podzielić przez logarytm n liczb pierwszych. Tam mniej więcej tyle jest. Ale one tak się wydaje, że przypadkowo i chaotycznie się trafiają. To znaczy, że n ta z kolei liczba naturalna jest pierwsza z prawdopodobieństwem 1 nad logarytmem. Oczywiście to jest heurystyka, to nie jest ścisłe rozumowanie matematyczne, bo n ta liczba naturalna albo jest pierwsza, albo nie jest pierwsza. Ale no dobrze, no ale tak jak patrzymy na to z daleka i w dużej skali, to n ta liczba jest pierwsza mniej więcej z prawdopodobieństwem 1 nad logarytmem. No to ile tych liczb pierwszych należałoby się spodziewać między jedynką a n? No to jeżeli to, czy jakaś liczba jest pierwsza, czy nie jest pierwsza, jest zmienną losową, no to należałoby się ich spodziewać tylu, ile tam wartość oczekiwana tej zmiennej losowej chce. No i to, co tu jest napisane, ta suma odwrotności logarytmów, to jest wartość oczekiwana tej zmiennej losowej. To tak Gauss myślał. No więc teraz, co zrobił Riemann? Riemann w takiej pracy opublikowanej w listopadzie 1859 roku po pierwsze podał jawny wzór na liczbę liczb pierwszych mniejszych od n. Jawny wzór. No, jawny, ja go nie napisałem, nie do końca wiedząc, kto przyjdzie i jaka to będzie część matematyków, a jaka nie matematyków, ale ten wzór ma bardzo jasną strukturę i ona jest taka, to pi od n to jest dokładnie ten logarytm całkowy n przewidywany przez Gaussa plus pewien błąd, który nazwałem b od n. Ten błąd można też dokładnie wyrazić za pomocą logarytmu całkowego i z funkcji zeta. On się rozpada na dwa kawałki, na dwa składniki. Jeden to nie zależy w ogóle od z funkcji zeta i tak jakby jest taką dodatkową poprawką do tego logarytmu całkowego, a drugi zależy już tylko od z funkcji zeta. No i też jest wypisywany za pomocą sumy jakiegoś szeregu. I żeby obliczać tę sumę szeregu, trzeba wiedzieć, gdzie funkcja zeta zera ma. Sens hipotezy Riemanna jest taki, że zera funkcji zeta ułożone są tak, aby błąd tego przybliżenia pi od n, liczby liczb pierwszych mniejszych od n logarytmem całkowym, był jak najmniejszy z możliwych. Żeby ten logarytm całkowy był jak najlepszym przybliżeniem tego. Ten szereg, który wyraża błąd, trzeba o tym myśleć tak, on ma dużo składników dodatnich, dużo ujemnych. I one się mogą, tak jak, to, jak się dodaje składniki dodatnie ujemne, to dużo ich się znosi. I one się najlepiej znoszą, najbardziej pasują do siebie i ta suma dająca błąd wychodzi jak najmniejsza, jak te zera funkcji zeta Riemanna są akurat tak równo pod sznurek ułożone. No więc... Kilkadziesiąt lat po Riemannie, znaczy jest znanych bardzo dużo równoważnych wersji hipotezy Riemanna, taka najbardziej znana, powiedzmy, matematykom zajmującym się teorią liczb i najlepiej być może wyrażająca związek funkcji zeta z rozkładem liczb pierwszych jest taka, że pi od n, czyli liczba liczb pierwszych mniejszych od n, odjąć ten logarytm całkowy, czyli ta suma odwrotności logarytmów, to nie przekracza pewnej stałej wielokrotności, wszystko jedno jakiej stałej, czyli 10 razy pierwiastek z n razy logarytmem, czy 100 razy pierwiastek z n razy logarytmem. Jak ktoś jakąkolwiek taką stałą znajdzie, to znaczy że dla wszystkich n jest dobrze, to znaczy, że hipotezę Riemanna potrafi udowodnić. Co wiadomo o zerach funkcji zeta, chciałem powiedzieć? No tam są jakieś zera, ona ma pewne zera trywialne tak zwane, są zera nietrywialne gdzieś w tym pasie, gdzie część rzeczywista liczby jest między 0 a 1. Hipoteza Riemanna mówi, że wszystkie te zera nietrywialne są na prostej krytycznej, a nie gdzie indziej. Godfrey Harold Hardy w 1914 roku zrobił taką rzecz, której komputer by nie potrafił zrobić. Mianowicie udowodnił, że na prostej krytycznej jest nieskończenie wiele zer funkcji zeta. Norman Levinson, to jest taki amerykański matematyk, autor bardzo znanej książki, którą mi, jak byłem na drugim roku studiów, Wiesław Szlęk polecał do uczenia się równań różniczkowych, zwyczajnych, wykazał, że na prostej krytycznej jest co najmniej 1/3 nietrywialnych zer funkcji zeta. Jak to trzeba rozumieć? To trzeba rozumieć tak. Tu jest tablica, to ja spróbuję z niej skorzystać, nie wiem, czy to działa. Działa. O, jak jest płaszczyzna zespolona, jest ten pasek, w którym nietrywialne zera funkcji zeta Riemanna są, jest prosta krytyczna, która jest jego osią symetrii, to to twierdzenie Lewinsona trzeba rozumieć tak, jak bierzemy bardzo duże fragmenty tego pasa, coraz większe, tak, taki fragment jest bardzo duży i policzymy wszystkie zera funkcji zeta Riemanna w środku, to będzie skończenie wiele. I przynajmniej 1/3 dla każdego dowolnie dużego fragmentu będzie na tej prostej. To ludzie potem poprawili dzisiaj to 40% tam z groszami, wiadomo, że ich tam jest, to, ale nic szczególnie ciekawego nie jest. Dzisiaj są różni szaleńcy, którzy szukają tych zer funkcji zeta Riemanna z pomocą komputerów. Przez kilka lat na początku XXI wieku taki Niemiec, Sebastian Wedeniwski, uruchomił projekt, który się nazywał Zeta Grid. Tam można było przystąpić, oddać swój kawałek czasu obliczeniowego swojego komputera i brać udział w wyrachowywaniu tych zer funkcji zeta. Ponad 10 do 13 jest konkretnych zer funkcji zeta znanych w tym pasie. Wszystkie są tam, gdzie mają być. Wszystkie. No więc w każdej nauce doświadczalnej taka liczba świadectw mówiących o tym, że to wydaje się, że tak jest, jak ten człowiek mówił. Był chyba, tak mi się wydaje w każdym razie, że nie wiem, w biologii doświadczalnej, czy w bioinformatyce, czy w fizyce doświadczalnej taka liczba poszlak byłaby absolutnie rozstrzygająca. Największa znana wartość pi od n, czyli największa znana liczba naturalna, dla której wiemy, ile tam jest liczb pierwszych mniejszych od niej, to na rok 2010, później to nie wiem, to jest 10 do 24. I to taki niemiecki algebraik z Uniwersytetu w Bonn wyrachował z zespołem 3 innych ludzi, że pi od 10 do 24 to jest to, co tam po prawej. O ile hipoteza Riemanna zachodzi, bo przecież nikt nie wypisuje pi od 10 do 24 w taki sposób, że wypisuje wszystkie liczby pierwsze po drodze, które tam są i liczy, ile ich jest i wychodzi mu ta koszmarna liczba z prawej strony. Tylko posługuje się wzorem na pi od n znalezionym przez Riemanna. I no, umie szacować błąd w tym wzorze, jak hipoteza Riemanna jest prawdziwa, to go umie dobrze szacować i najlepiej. Jak hipoteza Riemanna zachodzi, to pi od 10 do 24 jest tyle, a jak nie zachodzi, to ja nie wiem. Dobrze, więc chciałem na koniec Państwu, ponieważ to wzory nikogo do niczego być może nie przekonują tak bardzo, to chciałem jeszcze przez chwilę pokazać, jak dalece to, co... O! No tak wygląda pi od x, tak? Jak się... jak sobie rośnie. A tak wygląda, tutaj są dwa wykresy, tak ta czarna kreska z kotkami to jest pi od x, ta czerwona kreska to jest tak zwana funkcja r Riemanna i to jest logarytm całkowy z z taką częścią tej poprawki, która nie wymaga znajomości zer funkcji zeta. Taka, która, to jest taka, która wytycza, tak powiem, linię wzrostu. To można, to jest funkcja, której wartości się łatwo wylicza, jak widać tu jakiś komputer w ogóle mają wbudowaną w zakres funkcji, które potrafi znaleźć. Ale chciałem pokazać jeszcze coś, być może na koniec. Mianowicie tutaj jest taki kawałek, gdzie widać na czerwono widać no to pi od x, jak ono sobie rośnie. Skok w górę tam, gdzie jest liczba pierwsza. Na to niebieskie przerywane to jest ta funkcja R Riemanna, która pokazuje, jaki jest taki, tak powiem, zasadniczy kierunek natarcia tego pi od x. A na czarno to jest ta poprawka, na którą Riemann też przewidział wzór. Ja teraz mogę sterować, ile nietrywialnych zer funkcji zeta to uwzględnia. One leżą parami po dwóch stronach osi rzeczywistej. Proszę zobaczyć, co ta poprawka, jak to się z tą poprawką zachowuje, jak ja mu każę brać tych zer trochę więcej. To po prostu jest... No teraz mu zmniejszam i to, tak powiem, odstaje, ale jak powiększam, to po prostu usiłuje się. Mogę to na innym kawałku osi pokazać, pójść trochę dalej. To po prostu jest tak, że ta analityczna funkcja, która tak równo rośnie, to niebieskie, jak dodaje te poprawki, to ona po prostu usiłuje od tej gładkiej funkcji dogiąć się jak najlepiej, jak najdokładniej do tej funkcji schodkowej. To jest naprawdę przedziwne, że człowiek w 1859 roku coś takiego wiedział, tylko nie wiedział tego w taki sposób, a na 9 stronach rękopisu atramentem, który jest pewnie jednym z najpoważniejszych tekstów w historii matematyki. No ja napisałem tę książkę, bo generalnie napisałem ją dlatego, że kiedyś opowiadałem studentom o takich rzeczach. Jednym z powodów do jej napisania było to, że czasem mi się zdarza, pewnie jak każdemu matematykowi, mieć znajomych, którzy tak mówią, no dobra, no ale to co tam w tej matematyce? Przecież tam wszystko jest udowodnione, policzone, to wszystko wiadomo zupełnie, no, komputery albo... Co wy tam robicie jeszcze? Przecież to wszystko jest napisane z tyłu w jakiejś książce w odpowiedziach. No i to nie wszystko jest napisane i mi się wydaje, że warto, żeby nie tylko student matematyki o tym wiedział, chociaż student matematyki też, ale żeby taki zwyczajny, myślący człowiek też o tym wiedział, no, że matematyka naprawdę to nie jest to samo, co ta matematyka na tej maturze, o której Marek mówił. No dobrze, to bardzo dziękuję Państwu.